Cześć, witamy znowu. Dzisiaj pobawimy się farbami. Będziemy robić monotypie. Takie domowe monotypie. O, takie odbitki. Co znaczy monotypie? Nie wiem. To jest taka technika, która pozwala tylko na mono odbić. Ile to jest mono? Jeden? Można zrobić tylko jeden obrazek dzięki tej technice, tak? Spróbujemy zrobić. Do tego potrzebujemy jakąś farbkę. Na początek spróbujemy z jedną albo z dwoma kolorami. Później można eksperymentować z wieloma, ale na początek, żeby to poczuć, o co chodzi, wybierzcie sobie po prostu jakiś kolor. Gąbeczka. Lub wałek. Lub najlepiej byłoby wałek, ale my akurat nie mamy wałka. Szybka. Bądź jak już nie ma gąbeczki, no to pędzel. Szybka. Jeżeli nie macie szybki, może pożyczycie od jakiejś ramki. Szybka będzie do odzyskania. Można ją później umyć i generalnie używać dalej jako zgodnie z przeznaczeniem pierwotnym. Może być też jakaś metalowa płytka. Jeżeli nie macie takiej szybki, popatrzcie co macie w domu i poeksperymentujcie. Oprócz tego potrzebujemy ołówków, kartek. I kartek, na których będziemy robić obrazek. Więc tak, pierwsza rzecz to najlepiej troszkę zmoczyć gąbeczkę bądź rozcieńczyć troszkę farbę, ale tak minimalnie, żeby tylko nam się dobrze... Ta zielona jest już rozcieńczona. Mhm. Bo ona się... No i wtedy nabieramy właśnie farbkę. A zielona jest za bardzo, a niebieska ma konsystencję slajma, mamo. Dobra. No, będzie dobrze jak się przyczep, tak jak właściwie jak taka drukarska farba będzie bardziej. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, czy w ogóle coś wyjdzie. Pola. Co to jest? Będzie inaczej wychodzi jak farba jest cienko nałożona, inaczej jak jest gruba. Trzeba po prostu popróbować. Ale glut! Ja mamy taką farbę, która się trochę glutuje. Dlatego się tak śmiejemy. No ale jak można się nie śmiać, gdy obok ciebie jest jakaś dziwna farba, co ma konsystencję glutoslajma. Jest dziwna. Sama nazwa jest śmieszna. Dobra, ja będę musiała dziewczyny kontynuować, żeby mi farba nie wyschła. Więc wy sobie nakładajcie, a ja będę już robić dalej, dobra? Czekaj, daj mi naprawdę minutę. Ja potrzebuję niektórzy jeszcze... nazywają taką technikę techniką przypadku, bo nie wiadomo co wyjdzie. Serio? Mhm. No. Na przykład jak się przyciśnie rękę, to już jest coś innego. Ale tak naprawdę jak się już jest takim doświadczonym twórcą, to się już wie, jak uzyskać jaki efekt. I kiedy mamy nałożoną tą farbę, kładziemy poczekaj, kartkę. Mamo. Ja jeszcze potrzebuję. I o to chodzi, żeby nie dotykać ręką tej kartki, tylko bierzemy ołówek i rysujemy obrazek. Zobaczymy, czy coś wyjdzie. Mamo, a ja z Igą rysujemy techniką gluta. Techniką gluta, Bola, ty to dobrze to wymyśliłaś. Ale fakt to jest technika gluta. Dlaczego tutaj mam zielone? To miało być niebieskie. Bo masz brudną gąbkę, ty brudasie. Sama jesteś brudasą. Obie. W sumie woda musi być taka trochę. Mężczyzna. Właśnie zdradziłam co ja rysuję. O nie! Znów! Co znów? Nie ważne. Znów zabiłaś spoiler? Tak. Mi się gąbka wypłucza trochę. Wypłukuję gąbeczkę. Po co? Ale ładny kolor. Nie, dobra, wtedy będę. Bierzemy karteczkę. Nakładamy ją delikatnie. O nie dotykamy. Piasek. Nie musi być piasek. Ale ja chciałam piasek. I rysujemy. I powiedzmy. Jeszcze... tak obrócę. Mamo tu położę. Ale po co się rysuje? Tak w ogóle. No to się wtedy odbija. W
Serio? No. Dobra, zobaczymy, czy w ogóle coś wyszło. Chcę jeszcze ten kolor. Ale słabo. No mówiłam, że ta farba jest zbyt... Ale tutaj wyszło tutaj lepiej. Tutaj wyszło, ale to chodzi o to, że na kartce się odbiło. Ale... No mamo, ja chcę jeszcze pamiętać. No. Matko, ta farba nawet nie jest przebita. Ona w ogóle bardzo wysycha szybko, nie? Mamo, ja cisnę farbę. Poczekaj, najpierw skończę. Mamo, ja cisnę. Ja nie chcę coś ściągać, tylko pokaż. Mamo, ja cisnę tą farbą, cisnę, a ona nie jest otwarta. Dobra. O, im farba jest gęstsza, tym coś wychodzi lepiej. To jest szczurek. Mój. Nawet udało mi się coś napisać. I tutaj jest podwodny świat. Takie rybki. Poli, podwodny świat. I teraz jeżeli uważacie, że trzeba coś dorobić, można na przykład długopisem czarnym, albo piórem, albo farbą. Można połączyć techniki i coś jeszcze do tego dodać. Więc tak jak wypróbowałyśmy takie domowe farby, to najlepsza jest im gęstsza farba. Najlepsza taka prawie że w konsystencji takiego slajma, takiej sprytnej plasteliny. Tak, żeby się ta farba przykleiła, nawet prawie nie moczyć tej gąbeczki. Mamusia, gdzie jest kartka? Muszę to zmazać. O, teraz idzie gładko. Dobra, nie. Tej, zrobię. Narysuję recenta. Musisz kontrolować, czy nie jest za delikatnie jego. Bo jak rysujesz delikatnie tylko po papierze, to się nie odbije na... No ja właśnie wzięłam 5H, czyli chyba najtwardszy, albo prawie najtwardszy. Tylko żebyś dociskała ten. I bardzo dociskam najmocniej jak mogę. Okej, okay. No to zobaczymy. A w lodówkarce wgłębienie. Dobrze. Mamo, patrz, jak ładnie to wyszło. Wow, jaki kolor. Nie jest za mokre? Nie wiem. Dodaj troszeczkę tej granatowej, to chociaż troszeczkę zgęstnieje. Ładny kolor. Jak sobie zdjęcie zrobić? Taki ładny kolor to jest. No zrób. W sumie... To wygląda trochę jak taka właśnie morze i taka morska piana. Jeżeli jest za mokro, to przyłóż najpierw kartkę, niech kartka coś wciągnie tą farbę i potem zrób jeszcze raz. A jak chcecie coś napisać, to pamiętajcie, żeby napisać jakby takie na odwrót, bo to jest będzie odbitka. Tak jakby takie odbicie lustrzane. Trochę jest tak trudniej, ale... Dobra. Dobra, zobaczymy, czy coś wyjdzie. Ołóweczek. I co bym tutaj mogła narysować? Ale noc. Wiem. W sumie ładniejsze są tutaj, na tym szkle. A co, jeszcze raz? Spróbuj. Teraz no. Jeszcze raz narysować jacynty. Może jak jest mniej farby, to wyjdzie lepiej. Właśnie... Poczekaj. Tylko trochę tą farbę rozmażę. Żeby było wszędzie równomiernie rozprowadzona. Było wszędzie równomiernie rozprowadzona. Aha, spoko.
się to na pewno nie odbije. O matko, co ja zrobię? Co rysujesz, Totoro? Czy kot? Po prostu jakiś, czy coś, skór? Nie wyjdzie mi to. Weszło! Pokaż, o jakie ładne. Pokaż do kamery. Czyli, w sumie, czyli rzadkie farby też są, nie, no, nie jak w niektórych przypadkach, okej. Okay. Czyli trzeba poznać, poeksperymentować troszkę, nie? Kurczę, a tak się zmagałam nad tymi hiacyntami. No tak, to czasem jest. A ja najpierw jeszcze przykładziłam ręką, to może dlatego. I jest piękne. Totoro ma ty coś. Totoro ma ty. A jeśli nie chodzi, Ewa, jeśli nie wiecie, to jest Totoro, to sobie wyszukajcie w internecie film Mój sąsiad Totoro, by bardzo fajny jest. Taki, właśnie. O czym? Możesz opowiedzieć. Właśnie w takich dziewczynkach, co się przeprowadzają do, właśnie, to jest takie anime, jakby. No i właśnie... One się przeprowadzają do, nowej wsi, bo to jest chyba wieś. I tam taka mała spotyka ducha lasu, to się nazywa właśnie Totoro. To się nazywa Totoro i mają tam różne fajne przygody. Ale w pewnym momencie dziewczynka, bo one mają chorą mamę w szpitalu, która miała wrócić tam na weekend, ale jednak nie wróciła, bo jej się pogorszyło. Polałeś tak, aż tyle nie spoileruj. No, ale ja lubię. No, ale o czym to jest opowieść tak ogólnie? No, o stworku. No, o Totoro opowieść. Mhm. Ale sąsiedzi, Totoro. A dlaczego tak lubicie tą opowieść? Bo jest fajny Totoro. Totoro, podasz mi kartkę. Bo Totoro jest śmieszny. I jest taki fajny kotobus. Czyli autobus Totoro. Słuchajcie, kota, co ma szczurowe lampki. Dobra, koniec akumulatora. Trochę poprawię. Jeszcze tym. Kiedyś już nagrywasz? To ja teraz zrobiłam taki obrazek podwodny i teraz go odrywam. I wyszedł całkiem dobrze. Widać. Ładniej wygląda na tym szkle. Fajnie. A ja już nie mam miejsca, gdzie powtarzam moje hiacynty. No i wyszło lepiej. Tylko no, napis trochę. No lepiej, ale teraz jak troszeczkę dołożysz jakieś kredki. Sam kwiaty. Nie ma już tutaj miejsca na tym stole. Same kwiaty wyszły moim zdaniem świetnie, tylko napis trochę nie wyszedł, ale teraz tak. Chyba wysuszymy i spróbujemy dopracować już na sufit. Ale ja chcę jeszcze. Długopisem. Ale ja chcę jeszcze. Jeszcze. Teraz powinien wyjść taki ładny. Ale już to jest ładne. To jest piękne pola. Przez noc prace wyschły i już jesteśmy... I możemy zrobić podsumowanie. Można, jak ktoś nie jest zadowolony ze swojej pracy tak do końca, to może coś jeszcze dorysować jakimś pisakiem czy coś. Na przykład ja tutaj lepiej dorysuję. Poczekaj, jakoś dziwnie. A Iga, tymczasem pokaż, co tam... I właśnie na przykład tutaj zrobiłam dla mamy taki obrazek. To jest bardzo taka, ładne. Z tych prac chyba pokaż taka, bliżej. Tam najbardziej podobna monotypi. Wszystkie są monotypią, ale... Czyli linie wyszły bardzo wyraźne. Tak, ale... Napis teraz... zrobiłaś, zobaczcie jak robiła napis, Iga. Odwrotnie. No. Dlatego są takie trochę koszlawe. I takie litery, fajne wyszły efekty. Fakturka się odbiła, prawda? No, bo to też jest monotypia, ale tak trochę inne, bo tutaj... Inny efekt zupełnie, tak? Taki Pegas. To jest jednorożec. Jednorożec. No to. Może miał skrzydła. A tu jest Totoro. A tu Totoro, efekt z dorysowaniem jakichś elementów. Pisakiem. Tak. Można spróbować na przykład białą kredką. No. Może być fajnie. Co jeszcze mamy, dziewczyny? Różne rzeczy. Tutaj jest też taki. Tutaj też można by jeszcze coś. Coś popracować nad tym. Ale też takie ciekawa jest, fakturka. Takie kwiaty z... No i szczurek.
firka. I co, ciekawa technika, dziewczyny? Tak. No. Można faktycznie poeksperymentować. Ale nie wymazuj tego, bo to już nie będzie monotypie. To co, życzymy wam czego? Zdrowia. Zdrowia i udanej zabawy przy malowaniu farbami. Pa. Pa. Pa.